Słuchajcie, wiewiórki i bobry mówią dzień dobry, witam was serdecznie. Seria o Ashford z całą pewnością nie była jakimś tam spektakularnym sukcesem. Natomiast była, zaistniała. A jako, że teraz przebywałem w Polsce, tak się złożyło, że nakręciło mi się troszeczkę odcinków o moim miejscu, moim mieście rodzinnym w Polsce. Nie urodziłem się tam wprawdzie, na świat przyszedłem z Zawidowy, bo w Lubaniu na izbie położniczej szpitala rejonowego cała ekipa była tak pijana, że nie byli w stanie odebrać porodu. To był 1 stycznia 1973 roku. Urodziłem się 1 stycznia, tuż po Sylwestrze, także około czwartej nad ranem. No ale pomimo tego niepowodzenia na wstępie tego mojego życia w Lubaniu, miasto to wywarło bardzo mocny wpływ na ukształtowanie mojej osoby i wciąż wspominam je z takim dużym sentymentem. Co musicie wiedzieć o Lubaniu? Co wam mogę o Lubaniu powiedzieć? Bo wiedzieć to nie musicie nic w zasadzie. No ale tak, po tym jak Serbowie Łużyccy pokonali gdzieś tam Słowian Połabskich, zaczynają nam się wzmianki o osadzie, grudku, kasztelu, który gdzieś tam zaistniał przy tej osadzie. Lubań jest lokowany nad rzeką Kwisą. Trudno tutaj wyciągnąć genealogię nazwy Kwisa. Dla jednych jest to Chwist, dla innych to jest Gwist. Po polsku Kwisa, po łacinie Kwist. Językoznawcy przypuszczają, że nazwa rzeki wzięła się od tego, że ona ma taki górski charakter na całej praktycznie swojej dosyć długiej, na całym swoim dosyć długim biegu. Ona płynie sobie przez ponad chyba 120 czy 180 km, mogę się mylić, jedna z tych cyfr jest na pewno prawidłowa, od źródeł w Górach Izerskich aż po ujście gdzieś tam na terenie ziemi lubuskiej do Bobru. Pokonuje spory kawałek, jest najdłuższym lewym dopływem Bobru. No i Lubań się gdzieś tam na jej brzegu rozsiadł. Piękny charakter. Obecnie w związku z tą swoją lokalizacją jest w tak zwanym Związku Gmin Kwisa. Tych gmin jest kilka, no i tam kiedyś tworzyły bardzo, bardzo spójną, wspólną politykę. Dzisiaj to chyba trochę tak przysiadło, ja nie wiem, bo już nie śledzę tak regionalnych kwestii jak niegdyś dawniej. No ale sobie przejdziemy się tym Lubaniem nad tą Kwisą. No i co jeszcze? XIII wiek, Lubań otrzymał prawa miejskie, te prawa były w oparciu o prawo niemieckie, a konkretnie o, to się nazywało, kodeks miejski magdeburski. Na takim kodeksie Lubań stał się miastem. No i zapraszam was na spacer po Lubaniu, odwiedzimy jego zabytki, pokażę wam kilka rzeczy, które pamiętam jako młody człowiek, których już dzisiaj nie ma lub już prawie nie ma. No to będzie taka troszkę sentymentalna podróż z taką nutką sentymentu, łezką, taka w kąciku oka gdzieś tam się zakręci. Sentymentalna łezka, wspomnienia. Zapraszam. Wiewiórki i bobry mówią dzień dobry. Słuchajcie, Lubań, województwo dolnośląskie. Miasto mocno zabytkowe, moje rzeczywiście rodzinne miasto. Tu spędziłem dzieciństwo, a teraz tu spędzam wakacje. Jesteśmy na obrzeżach parku na Kamiennej Górze. Teren taki niemalże zalesiony. Piękne buki, fajne klimaty. Idziemy z krajem osiedla, które zostało tu wzniesione jako baraki dla niemieckich służb inżynieryjnych. Jak przypomnę sobie nazwę organizacji, bo w tej chwili mi uciekła gdzieś na dno pamięci, no to wam podam ją w pełnym brzmieniu. To są budynki wzniesione w latach
od lat 30. praktycznie do niemalże zakończenia wojny. Ja w tej chwili zbliżam się do takiego ciekawego punktu w tej lubańskiej wojennej historii. Przez lata obiekt ten był ukryty przed ludźmi. Domyślaliśmy się jego istnienia jeszcze w latach 90. Szukaliśmy go, istniały zapiski. Ja z kolegami, Stanisław Jarosław Leszczyński, Robert Kroczyński Solony, wędrowaliśmy w poszukiwaniu tego obiektu. Widywaliśmy zapadliska, które podejrzewaliśmy, że są fragmentami tego miejsca. Tak się sobie bawiliśmy. Natomiast chodzi mi o schron lotniczy pod Kamienną Górą. Kilka lat temu odkryto go, próbowano go eksplorować. Pojawiały się tam ekipy poszukiwawcze z czasopisma Odkrywca, kilka osób związanych z poszukiwaniem polskich zabytków, polskich skarbów ukrytych już obecnie. O tym schronie, jak dojdę bliżej, to powiem, do wejścia schronu dojdę bliżej. Powiem wam kilka słów i spróbuję to pokazać, choć chyba jest zarośnięte mocno z tego, co widzę. W każdym razie dwukrotnie penetrowano to miejsce z użyciem sprzętu ciężkiego, odsłonięto wejście czy też odsłonięto część chodnika do miejsca, gdzie dało się dojść suchą stopą. Panowie sobie doszli. Później podziemia został wpuszczony dron łodzi podwodnej, który penetrował zalane obszary schronu. To już gdzieś tam widać fragmenty jakichś ziemianek, dubanek. To nie jest część schronu, to są pozostałości też jakichś budynków. A my sobie zaraz dojdziemy do schronu i wtedy powiem o nim parę słów więcej i wam go pokażę, to co będzie widać. Okej, tablica poświęcona eksploracji schronu, znaleziskom z tego obiektu. Grupa eksploracyjna w podziemiu, wykrywacz metali na centralnym zdjęciu. Tutaj nieco bardziej historyczne ujęcie sprawy, dawne zamierzchłe czasy. Co tutaj mamy? W 1943 roku naloty nękały Rzeszę, prawda? Na przełomie lutego i marca 1945 roku wojska niemieckie odparły natarcie wojsk radzieckich. O Lubaniu mówi się, że to ostatnie wielkie zwycięstwo III Rzeszy. Natomiast na Kamiennej Górze po zdobyciu znaleziono zapadliska, zachowane kilkanaście metrów tunelu, oszalowane drewnianymi belkami. No i przez lata sprawa ucichła. W latach 40., u schyłku lat 40., funkcjonariusze przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych starali się dostać do tuneli, aby znaleźć tam maszyny, skarby. Nie udało im się to. Do 61 roku krążyły opowieści. I tutaj, tak, tutaj mamy w książce Lecha Golińskiego pojawiło się opowieść o siódmej Dreźnieńskiej, tudzież tunel był wymieniany. Rozumiem. Prace przy budowie sztolni były prowadzone przez jeńców wojennych oraz stacjonujących od 1937 roku w rejonie ulicy Polnej Gajowej członków rad Reichsschneiderdienst, Służba Pracy Rzeszy, na skrzyżowaniu ulicy. No dobrze. Czyli od 1937 roku zaczęto tę pracę. No i wtedy dla tych członków tego rad wzniesiono tutaj to takie osiedle bryłowe, jednakowe domki, baraczki. Tak historyjka nam mniej więcej wygląda powierzchownie. Uważa się, że miało być to schronem lotniczym, przeciwlotniczym. W domyśle miejscem ukrycia, jeśli nie maszynerii, z której korzystało rad, to być może czego innego. W ogóle w Lubaniu znajduje się kilka bardzo zastanawiających obiektów. No, będzie niewiele widać, szkoda.
kilka zastanawiających bardzo obiektów, które są silnie wiązane z wytwarzaniem niemieckich radarów. Dziś wiele dokumentacji odnalezionej wskazuje na to, że na terenie Lubania Niemcy go tak mocno bronili, ponieważ powstawały tutaj elementy technologii rakietowej, radarowej, zaawansowanej technologii radarowej. Widzicie, tutaj w tych szaczorach powstała odkrywka, którą eksplorerzy dostali się do wnętrza kompleksu podziemnego. Bardzo zarośnięte, bardzo niewiele widać. W każdym razie schron przecina wzgórze parkowe, wzgórze Kamiennej Góry z kierunku zachód-wschód. My jesteśmy na zachodnim zboczu. On ma około, w moim odczuciu, zdyszałem się troszeczkę, przepraszam, około 2 km długości. Lubań cały jest posadowiony na macierzystej skale bazaltowej, stosunkowo łatwej do obróbki, do drążenia. W okolicy mamy kilka wyrobisk, jedno takie bardzo leciwe, jeszcze za momencik wam pokażę, bo po Kamiennej Górze troszeczkę się pokręcimy. No, taki kawałek historii, bardzo zielony dzisiaj wam pokazałem, ale na Kamiennej Górze znajdziemy jeszcze kilka innych kawałków, które wam chętnie zaprezentuję.